Siemano ludziska, z tej strony Wojciech, witam was w kolejnym odcinku budowania składu. Dwa budowania pod rząd na moim kanale. Ci, którzy lubią budowania składu, będą w niebie. Więc tak, od bramki, Joe Hart, oczywiście formacja 5-2-2-1. To miał być taki mój kompletna sweaty drużyna, kompany. No, czy mam coś więcej do powiedzenia? Kabul, no mówię, świetna para, trójka właściwie obrońców, dalej czwórka, Hart w bramce, jeden z najlepszych bramkarzy w grze, kompany wysoki, silny, dobry defensywnie. Kabul to samo, jeszcze szybszy, Klichy po prostu razem z Abate obydwaj są strasznie szybcy i latają jako ci boczni pomocnicy, czy tam to są cofnięci skrzydłowi. Ogbona wiadomo też szybki i tak dalej. Nainggolan to jest Gündogan, tylko że taki właśnie z Serie A. Marquisio to samo w sumie. Giovinco 92 tempo, 92 driblingu, czego chcieć więcej. Muriel jeden z najszybszych takich, wiecie, że czuje się po prostu, że jest taki szybki napastników w grze, chyba jeden z moich ulubionych razem z Mlapą i Rodrigo Palacio. Więc są tutaj w sumie dwie ligi tylko, ale są w fajny sposób połączone, fajnie mi się podoba to połączenie Nainggolana i Kompanego. No i ogólnie jest to całkiem fajnie rozkminione. Składzik jest, mówię, chciałem coś na szybko, wiecie, żeby nie było, że nic nie wrzucam. Znaczy, no wiecie, nie, że też na odwal i tak dalej, albo po prostu na dzisiaj nie miałem jeszcze gotowego materiału, a chciałem, że coś wam pokazać, więc to jest skład, z którym sobie ostatnio troszkę pogrywam. FIFA akurat gram bardzo, bardzo mało, więc jutro zobaczycie sobie Mortal Kombat i Smaczną Planetę prawdopodobnie, więc dwie gry poza FIFA. Także to było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia i hej.